Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, sezon dobiega końca. I postanowiłem, że co niektórym trzeba przypomnieć, na czym polega fabuła i w którym kierunku w ogóle ona zmierza. Ale żeby zrozumieć konflikt między siódemką a urojonym reżimem, musimy się cofnąć aż do sezonu pierwszego. Więc moi drodzy, dzisiaj zabiorę was w podróż w czasie. Wy oczywiście, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, no to zostawcie pod tym filmem tak 15 tysięcy łapek. Będzie to dla mnie wyraźny znak, że chcecie więcej tego typu kontentu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli kupujecie jakieś skinki albo karnet bojowy w przyszłym sezonie, możecie skorzystać z mojego kodu. Będę mega wdzięczny, was to nic nie kosztuje, mi naprawdę bardzo mocno pomaga, więc teraz moi drodzy, zaczynajmy. W marcu 2018 roku świat Fortnite zmienił się na zawsze, gdy w ziemię uderzył ogromny meteoryt i zniszczył Dusty Depot, pozostawiając ogromny krater w ziemi. Tajemnicza agencja szybko ruszyła, aby zbadać miejsce katastrofy, znajdując tam skały, które nie są z tego świata, których prędzej nie znaliśmy. Tajemnicza organizacja okazała się urojonym reżimem. Jest to starożytna grupa rządowa, która ma władzę nad wyspą. Właśnie ten moment miał wywołać największą rywalizację, jaką wyspa kiedykolwiek widziała. Ukryty wewnątrz szczątków meteoru mężczyzna w kombinezonie robota wyrywa się i ucieka z placówki UR, niszcząc go po drodze. Jest to przybysz, który był naszym pierwszym wprowadzeniem do historii siódemki, a jego ucieczka jest stworzeniem waśni urojonego reżimu i siódemki, którą właśnie prowadzimy. Przez kolejny rok informacje na temat obu organizacji ucichły, aż do roku 2019, do eventu Powrót do gry – Skarbiec. Był to event, w którym urojony reżim pojawił się ponownie na wyspie, używając helikopterów do zwiadu, a następnie prowadząc wykopaliska wokół Loot Lake, czyli zalewu zdobyczy. Ich wykopaliska ujawniają coś, co ukrywało się pod spodem wyspy przez cały czas. Była to ukryta podziemna krypta. Cała społeczność łączy się razem, aby odkryć tajemnicę krypty. Każdy z nas miał swoją teorię, co czai się w środku, ale kiedy wrota się otworzyły, wewnątrz krypty znajdowało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Był to punkt zerowy. To wydarzenie miało poważne konsekwencje zarówno dla urojonego reżimu, jak i dla siódemki. Było to pierwsze wprowadzenie do punktu zerowego, coś znacznie wykraczającego poza nasze zrozumienie w tym momencie, ale będącą najważniejszą częścią opowieści w ciągu następnych kilku lat. Po licznych atakach punkt zerowy staje się niestabilny i zaczyna się sezon 10. Odsłonięty punkt zerowy stanowi zagrożenie dla samej rzeczywistości, ale właśnie tam zaczyna się walka o władzę. UR i siódemka muszą kontrolować punkt zerowy, aby wprowadzić swoje plany w życie, ale najpierw siódemka musi go ustabilizować, odwieszając meteoryt zawieszony w czasie przez rifty, a następnie używają go do zniszczenia punktu zerowego, całkowicie resetując rzeczywistość i zabierają nas do rozdziału drugiego. Wtedy mała drużyna zwiadowców Ego spada na nową mapę. Drużyna została wysłana przez urojony reżim, aby uzyskać informacje o nowej wyspie i przeprowadzić rekonesans na temat wszystkich podejrzanych działań, tak jak ich tajna praca rządowa w rozdziale pierwszym. Urojony reżim waha się, czy w pełni się ujawnić i pracują w cieniu, ale niestety dla nich szpieg miliardy o imieniu Midas stworzył plan destabilizacji pętli w rozdziale drugim, której poruszamy się w dalszej części filmu. Ale ostatecznie jego plan kończy się niepowodzeniem i wpędza nas do biura agenta Jonesa, ujawniając prawdziwy zakres władzy urojonego reżimu. Agent Jones rozmawia przez telefon ze swoim szefem, dr Sloan, próbując ograniczyć szkody spowodowane przez urządzenie Midasa. W pokoju agenta Jonesa na biurku można było zauważyć trzy teczki z dokumentami, na których było widać Midasa, Julkę oraz Pumę z sezonu 7, rozdziału 1. Po tym wydarzeniu nie widzimy urojonego reżimu przez kilka sezonów. Później pojawia się Galactus. W przestrzeni kosmicznej wyczuwa punkt zerowy, przybywa na wyspę i dzięki swojej mocy wyciąga go spod agencji. Urojony reżim musi powstrzymać ludzi, pętlarzy. Więc wysłali agenta Jonesa na misję. Musi on ustabilizować punkt zerowy, który został odsłonięty przez Galactusa, a następnie zrekrutować najlepszych myśliwych w galaktyce, by chronić punkt zerowy, aby uchronić punkt zerowy przed ucieczką innych ludzi z pętli. Otwierają się różne portale do wszystkich rzeczywistości za pomocą punktu zerowego, ale niestety otwiera on zbyt wiele portali, co powoduje jeszcze bardziej destabilizację. Mimo że punkt zerowy jest bliski wybuchu, agent Jones zdaje sobie sprawę, że urojony reżim nie pomaga temu zapobiec. Błaga ich, aby uratowali punkt zerowy, ale oni nie chcą go słuchać, więc bierze sprawy w swoje ręce, włamując się do placówki UR i kradnie zastrzeżone pliki zawierające informacje o siódemce. W tym momencie nie ma wyboru, musi odstawić na bok swoją dożywotnią rywalizację z siódemką i zwraca się do nich o pomoc. Dobija targu z fundamentem, przywódcą siódemki. Jeśli pomoże mu opanować punkt zerowy, Jones pomoże mu odnaleźć Geno, szefa urojonego reżimu.
Nareszcie poznaliśmy nazwiska szefów nie tylko UR, ale także siódemki. Wygląda na to, że historia UR oraz siódemki sięga znacznie głębiej. Nie jest to walka między nimi, ale może być nawet wojna między Geno a Fundamentem. Więc bitwa między urojonym reżimem a siódemką mocno eskaluje. Agent Jones odszedł od UR Dr. Sloan. Teraz musi dostać się na linię frontu sama, aby odeprzeć zagrożenie ze strony nieznanej inwazji obcych i wykorzystuje swój wolny czas, aby spróbować zlokalizować zdrajcę agenta Jonesa. Zanim wprowadzą plan uwolnienia punktu zerowego, potrzebują do tego agenta Jonesa, ale niestety Sloan dorwała go jako pierwsza. Podczas czyszczenia pamięci agenta Jonesa przychodzi Fundament i ratuje go z rąk Dr. Sloan. Więc planem siódemki jest, aby przejąć kontrolę. Jest to pierwszy raz, kiedy siódemka wykonała ruch w wojnie. Zwykle bronią się przed urojonym reżimem, ale tym razem Fundament i Jones wyłączają system żyroskopowy i odwracają wyspę, podczas gdy przybysz i naukowiec ratują pętlarzy przed ostatnią rzeczywistością. A więc tym wszystkim jest jeden mały problem. Podczas gdy siódemka myślała, że ostatnia rzeczywistość jest ich planie, nie zdawali sobie sprawy, że opiekunowie mogą oddychać pod wodą. Gdy cała nasza społeczność obserwowała niszczenie naszej wyspy, daliśmy sobie sprawę, że wojna została przeniesiona na drugą stronę. Urojony reżim nie walczył już w cieniu, a plan siódemki się nie powiódł. I właśnie tutaj Fundament ujawnia historię. Chyba należy wam się wyjaśnienie. Przez ostatnie parę lat wszyscy sporo przeszliśmy, a o wielu rzeczach nawet nie pamiętacie. Daliście z siebie wszystko, ale dopóki nie uwolnimy punktu zerowego, czekają nas zagrożenia takie jak ostatnia rzeczywistość, albo gorsze. Nie da się tego uniknąć. Więc potrzebuję waszej pomocy, by zniszczyć urojony reżim. Tak długo, jak wykorzystują punkt zerowy, zagrożony jest cały świat. Z waszą pomocą możemy się uwolnić z tego miejsca i na dobre opuścić pętlę. Wrócimy. Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, zostaw łapeczkę w górę i napisz w komentarzu, od którego sezonu grasz Fortnite. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Taśmy pozostawione przez naukowca mówią nam, że próbują ponownie zjednoczyć siódemkę, aby przygotować się na ciężką bitwę. Do siódemki ma wrócić jeden z członków siódemki, Paradygmat, którą poznaliśmy w sezonie 8 w rozdziale 1 pod nazwą Osobliwość. Była to ta sama osoba, która kontrolowała mecha przeciwko potworowi oraz miała własny posąg w Neo Tilted Tower. Z jakiegoś powodu Fundament oraz Paradygmat mają ze sobą konflikt, który muszą jeszcze rozwiązać. Aby pokonać urojony reżim, trzeba zostawić za sobą przeszłość. Naukowiec prosi pętlarzy o pomoc, czynnościach, których mogą pomóc w przygotowaniu się do wojny. Pętlarze muszą zniszczyć zakłócenia sygnału, aby siódemka mogła wystrzelić rakiety i zebrać z kosmosu sprzęt wojskowy. Pętlarze także muszą podłączyć sejsometry, aby zbadać przyczynę trzęsień ziemi. Po wszystkich badaniach szybko zdajemy sobie sprawę, że te wstrząsy nie są naturalne. Ktoś lub coś je powoduje. Nagle urojony reżim wyłania się na powierzchnię ziemi, gdy przekopali się na drugą stronę. Na wyspie pojawia się więcej miejsc wiertniczych. Dr. Sloan przybywa na wyspę, zabierając ze sobą armię i bada wyspę w poszukiwaniu sposobów na przygotowanie się do ataku. Naukowiec próbuje się pospieszyć i błaga Paradygmat, aby wróciła do nich jak najszybciej. Próbuje także przekonać resztę grupy, aby przyjęli ją z powrotem do siódemki. Więc naukowiec pracuje nad drugą rakietą, aby zdobyć więcej sprzętu wojskowego z kosmosu na nadchodzącą bitwę. Samo istnienie urojonego reżimu na wyspie jest ogromnym zagrożeniem dla siódemki, która panikuje, wiedząc, że kontratak UR będzie szybki i brutalny, jeśli nie będą działać szybko. Po 7 tygodniach lód topnieje, odsłaniając Tilted Towers, a obok miejscówki leżą szczątki potwora z rozdziału 1. Urojony reżim spieszy się tam dotrzeć. Najpierw wysyła koparki oraz sprzęt budowlany, podczas gdy większość miejscówek jest ulepszana za pomocą nowego sprzętu satelitarnego, który pozwala przeskanować teren. Na całej wyspie rozmieszczają swoje siły, wysyłając strażników UR, aby zwiększyć ich obecność. Budują ogromny obiekt wewnątrz góry, która nazywa się Potajemna Pieczara. Jest to ich nowa baza, a poprzednia baza zostaje zniszczona. Nowa baza urojonego reżimu jest złą wiadomością dla siódemki. Naukowiec wysyła pętlarzy, aby zdobyli karty danych UR, aby mogli odkryć,
kto jest szpiegiem na wyspie. W międzyczasie urojony reżim sabotował rakietę siódemki, a pętlarze mają za zadanie dowiedzieć się, jak UR sabotuje ich technologię. Wiele się dzieje w tej wojnie o rzeczywistość, gdy urojony reżim oraz siódemka wykonują swoje ruchy. Wyobraź sobie, że urojony reżim czyni się silniejszy, a szanse siódemki na zwycięstwo z dnia na dzień maleją. Jedyną nadzieją jest paradygmat, jeśli zdecyduje się na powrót. Dzięki nadchodzącym wydarzeniom wiemy, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku tygodni. 27 lutego naukowiec wystrzelił rakietę, która ma dostarczyć czarną skrzynkę z zaszyfrowaną wiadomością. Po jej odszyfrowaniu dowiemy się, że wiadomość pochodzi od paradygmat, informując nas, że wyruszyła w daleką podróż powrotną na wyspę. Mimo wszystko jest nadzieja, ale nie mogą sobie pozwolić na marnowanie czasu, ponieważ kolejna faza ataku uzbrojonego reżimu już się rozpoczęła. Jest to największa faza niż kiedykolwiek inna z tych, które widzieliśmy wcześniej. Odwierty UR powodują trzęsienia ziemi, które można odczuwać podczas gry. Na drogach pojawiły się pęknięcia, a kawiarenka obok Tilted Towers właśnie się zapadła. Wkrótce mają się zawalić dwa inne miejsca. A więc tak, mamy wojnę między UR a siódemką, trzęsienia ziemi, ćwiczenia w szpiegowaniu się i wiele, wiele więcej. Inni czekają, jak wszystko zacznie się dziać na Daily Bugle. Znajduje się ono na wulkanie. Wulkan znajduje się w tym samym miejscu co kiedyś na mapie w rozdziale pierwszym. Możliwe, że w przyszłości wulkan może wybuchnąć. A samo Daily Bugle jest tykającą bombą wulkaniczną. Szkielet potwora zostanie wkrótce odkopany. Ma znajdować się tam jaskinia, w której będzie można usłyszeć ryki potwora. Są dwa możliwe scenariusze. Może się tak zdarzyć, kiedy wiertła UR mogą odkopać jaskinię, albo zostanie ona odkryta przez trzęsienia ziemi. Urojony reżim może zbierać próbki DNA z kości potwora. Lub przy odsłonięciu jaskini pod szkieletem potwora mogą znajdować się jaja, które w jakiś sposób mogą zostać użyte przez urojony reżim. Siódemka, aby pokonać potwora, może zbudować drugiego robota. Lub sama Paradygmat powróci z robotem, który pod koniec eventu w sezonie 9 wyleciał w kosmos. Wracając, Paradygmat nie widzieliśmy od sezonu 10, gdy ona odegrała rolę podczas eventu zakończający rozdział pierwszy. Kiedy ona wróci, powinniśmy spodziewać się jej zmiany. Teraz może się wydawać, że urojony reżim ma w planach niszczycielski atak na siódemkę, ale Paradygmat może po prostu odwrócić sytuację raz na zawsze. Jej umiejętności inżynierskie początkowo przyniosły nam robota, ale kiedy wróci, może pomóc siódemce i stanie przeciwko urojonemu reżimowi. Więc moi kochani, prawdopodobnie dojdzie do walki wielkiego potwora z wielkim robotem. Już się osobiście nie mogę doczekać. Za kilka dni, za kilkanaście dni to wszystko się wyjaśni, więc pamiętajcie, że na pewno live z eventu będzie na moim kanale. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnego odcinka. No i dajcie znać w komentarzu, jak wam podoba się tego typu seria. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze łapeczki w górę, możesz to jeszcze zrobić. Zapraszam też wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Wszystkie linki macie w opisie. A ja z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!